Dziś jakby zamykamy ten króciutki minicykl wewnątrz naszej znacznie dłuższej serii spotkań. Ten minicykl poświęcony II Rzeczpospolitej. Mówiliśmy o tym, jak była tworzona, jak walczono o jej granice, o tym pierwszym heroicznym okresie jej powstawania. A potem mówiliśmy w czasie poprzedniego naszego spotkania o nie tylko blaskach, ale i cieniach życia politycznego II Rzeczpospolitej, bo nie jesteśmy tutaj po to tylko, żeby chwalić naszą przeszłość, ale także, by wyciągać lekcje z tego, co w niej nie powiodło się tak, jakbyśmy chcieli. A spory polityczne w II Rzeczpospolitej rzeczywiście nie jeden raz wychodziły poza granice Rzeczpospolitej właśnie, i to jest istota problemu, o którym dzisiaj także była mowa w Sejmie. Ale przecież nie możemy skończyć rozmawiać, wspominać II Rzeczpospolitej wyłącznie na tej krytycznej nucie. Myślę, że musimy przypomnieć sobie, powinniśmy sobie przypomnieć główny powód, dla którego II Rzeczpospolita budzi w nas, w większości z nas przynajmniej, skojarzenia przecież dumne, pozytywne. Nie wracamy do II Rzeczpospolitej, żeby mówić o sporach, o kłótniach, o krwi przelanej, o niedoskonałościach, ale wracamy do niej z innego powodu. Ten powód streszcza jedno słowo, które będzie dzisiaj jakby motywem przewodnim naszego spotkania, naszej refleksji. To jest niepodległość. Tak, duma z odzyskanej niepodległości, duma z niepodległości, którą tych 20 lat wpoiło tym, którzy wtedy żyli, którzy się wtedy urodzili, byli wychowywani w II Rzeczpospolitej, i tym, którzy przyszli później i nie mieli tej niepodległości, i tęsknili za nią, i patrzyli wstecz na II Rzeczpospolitą jako na czas, kiedy Polska była niepodległa. Otóż pozwolę sobie zacząć od wątku, który wraca często w krytycznej refleksji nad II Rzeczpospolitą, jakby nawiązując do poprzedniego naszego spotkania. Otóż często, kiedy sięgam do jakichś dyskusji poświęconych dorobkowi II RP, natrafiam na taki wątek, że przecież ten kraj się jakoś nie udał. To państwo się jakoś nie udało, a sprawdzianem tego jest jego niedorozwój ekonomiczny, jest jego poziom wskaźników, można tak powiedzieć, cywilizacyjnych, który pod wieloma względami, mówi się w tych debatach, w tych sugestiach często słabo ugruntowanych wiedzy historycznej, że te wskaźniki często były niższe niż przed odzyskaniem niepodległości. Wniosek, jaki w takich debatach tak zabierający w nich głos wyciągają, jest prosty. Niepodległość się nie opłaciła. Niepodległość nie przyniosła dobrobytu. Lepiej było pod zaborami, a więc po co niepodległość? Otóż zatrzymam się najpierw nad tym czysto materialnym, ekonomicznym i cywilizacyjnym, jeżeli można tak powiedzieć, w najprostszym sensie tego słowa, aspekcie II Rzeczpospolitej. Powinniśmy uświadomić sobie najpierw najprostsze dane, które dotyczą rozwoju w tym okresie. Otóż w 1919 roku na obszarze, który okrzepnie w 1921 po traktacie ryskim, 389 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli no dzisiaj to jest około 312, czyli około 70 kilka tysięcy kilometrów więcej, tak jakbyśmy do dzisiejszej Polski dodali Austrię, mniej więcej o tyle większa była Druga Rzeczpospolita od dzisiejszego obszaru naszego kraju. Otóż na tym obszarze w 1919 roku mieszkało nieco powyżej 26 milionów mieszkańców. W 1939 roku, przed agresją niemiecko-sowiecką, na tym samym obszarze mieszkało 35,5 miliona. To znaczy przyrosło w ciągu tych 20 lat, niespełna 20 lat, 9,5 miliona mieszkańców. Jakby
no można powiedzieć blisko 30%, między 25 a 30% zwiększyła się ludność kraju w ciągu 20 lat. Wyobraźmy sobie teraz to, przełóżmy na naszą dzisiejszą wyobraźnię. Dzisiaj w Polsce szacuje się mieszka 36 milionów mieszkańców, około 2 miliony czy 2,5 miliona mniej niż w roku 1989, od którego często datujemy początek III RP. Ludność naszego kraju się zmniejszyła. A teraz wyobraźmy sobie, że nie zmniejszyła się, tylko zwiększyła się o, ponieważ to już jest 27 lat, to byłoby porównawczo ze wzrostem II RP, trzeba by dodać 14-15 milionów. To pokazuje skalę tego, co się stało w II RP. Było więcej ludzi. Czy to dobrze, czy to źle? Jeśli ktoś nie lubi ludzi, jeśli ktoś nie lubi wzrostu, to może powiedzieć, że źle. Są tacy ekolodzy na przykład, którzy mówią, że najlepiej by było, żeby ludzi na świecie nie było, bo tylko przeszkadzają naturze, prawda, psują ją. Ale nie jest to zgodne z przykazaniem, które odczytujemy na samym początku Pisma Świętego. Rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną. Oczywiście nie chcę teraz mówić o tym akurat aspekcie, ale to jest najprostszy wskaźnik rozwoju. Nie umierali ludzie z głodu, tak jak było w XIX wieku. Seria głodów przetaczała się przez kraje, które zagarnęły Rzeczpospolitą, w szczególności przez Austrię i przez Rosję, do końca niemal XIX wieku, do lat 70., 80. A w II Rzeczpospolitej choć bywało głodno i chłodno, to prawda. Nie żyło się dostatnio, zwłaszcza na wsi, gdzie mieszkało blisko 74% mieszkańców II Rzeczpospolitej. Ale głód nie zabijał, przestał zabijać ludzi. Zmieniło się coś jeszcze. Nie tylko było o blisko 30% ludzi więcej pod koniec istnienia Rzeczpospolitej II niż na jej początku, ale także wzrosła średnia długość życia. Tutaj szacunki są różne, bo nie ma absolutnie ścisłego wyliczenia dla całego okresu 1919-20, ale około 7 do 10 lat. Czy to nie jest wskaźnik wzrostu, że wzrasta średnia życia o 10 lat, czy choćby nawet o 5 lat? Nie wzrosła o więcej od 1989 roku w Polsce średnia długość życia. Podobnie wzrosła w ciągu tych 27 lat i bardzo dobrze, ale skala tego wzrostu była jeszcze większa w tamtych warunkach, w tamtym krótszym czasie, w tamtym, można powiedzieć, punkcie wyjścia, który musimy przypomnieć. Pamiętajmy bowiem, kiedy przejdziemy do analizowania innych wskaźników materialnego postępu lub regresu dokonującego się w czasach II Rzeczpospolitej, że punktem wyjścia była potwornie wyniszczająca wojna. Bardziej niszcząca w sferze materialnej niż II wojna światowa dla ziem polskich. Wiem, że w Warszawie trudno w to uwierzyć, bo Warszawa oczywiście została całkowicie zniszczona w czasie II wojny światowej. Ale ziemie polskie, ziemie II Rzeczpospolitej zostały bardziej zniszczone, bardziej systematycznie wyniszczone przez pierwszą wojnę w całości swojej, aniżeli te same ziemie w czasie II wojny światowej. Powód był do pewnego stopnia prosty. Tutaj stał front na tych ziemiach, front wschodni, czy przetaczał się, może nie stał, ale przetaczał się przez te ziemie między 14 a 18 rokiem. Zniszczenia były potworne. Przezwyciężenie tych zniszczeń, podniesienie ze zgliszcz tysięcy polskich wsi, setek polskich miast i miasteczek, to jedno wyzwanie, przed którym stała II Rzeczpospolita u progu swego istnienia. A drugie, jeszcze raz to powtórzmy, choć o tym mówiłem dwa spotkania temu. Pamiętajmy, że II Rzeczpospolita powstała w wyniku scalenia trzech różnych przez 120 lat bardzo już różniących się między sobą organizmów gospodarczych, można powiedzieć systemów gospodarczych, systemów komunikacyjnych, systemów finansowych, systemów prawnych.
To był gigantyczny wysiłek, z jakim no jednak nie mieliśmy do czynienia po 1989 roku, bo odziedziczyliśmy to samo terytorium i jak wiemy transformacja dokonuje się w taki sposób, że no raczej przejmujemy z dobrodziejstwem czy z niedobrodziejstwem inwentarza prawne dziedzictwo PRL-u. A w każdym razie to akurat szczęście nasze, że mogliśmy odziedziczyć cały system komunikacyjny, gospodarczy, który potem ulegał dalszej, przyspieszonej, można powiedzieć, planowanej, odgórnej, likwidacji, demontażowi. To już jest zupełnie inna historia związana z trzecią RP. Otóż, jeśli przypomnimy sobie te warunki, ten punkt startu, to możemy zastanowić się, czy takim małym osiągnięciem był ten wzrost średniej długości życia o kilka lat w ciągu owego dwudziestolecia. Czy takim małym osiągnięciem było to, że choć poziom produkcji przemysłowej rzeczywiście nie przekroczył poziomu z 1913 roku na tym obszarze, ale jednak Polska zaczęła rozwijać się samodzielnie. Bo pamiętajmy, przemysł działający w 1913 roku na tych ziemiach działał na rynek rosyjski, tutaj w Kongresówce, działał na rynek II Rzeszy, mam na myśli oczywiście kopalnie górnośląskie, no a na terenie Galicji praktycznie rzecz biorąc żadnego przemysłu nie było, bo ta peryferia była traktowana przez centralę w Wiedniu i przez polskich polityków służących Wiedniowi, no nie bardzo rozwojowo, tak bym określił, punkt położenia Galicji na mapie gospodarczego znaczenia w Cesarstwie Austro-Węgierskim. Otóż teraz Polska, scalając te organizmy, wyrywając je zatem z systemu podporządkowania trzem różnym systemom imperialnym, musiała stworzyć od nowa, jakby bez środków, wyniszczona po I wojnie światowej, podstawy funkcjonowania własnego systemu gospodarczego, plecionego, kompatybilnego, przepraszam za to brzydkie słowo, z systemem gospodarczym ówczesnej Europy. I tu oczywiście mamy te sztandarowe osiągnięcia, te, które przywołuje się często i słusznie, z największą dumą. Gdynia. Pamiętajmy, w 1924 roku to była jeszcze wioska rybacka, wtedy otrzymała prawa miejskie. A w 1934 roku, czyli po 10 latach, była już największym portem bałtyckim. Największym, dystansując wszystkie porty niemieckie, szwedzkie, rosyjskie czy sowieckie. To było osiągnięcie, z którego słusznie byli dumni obywatele II Rzeczpospolitej. W 1939 roku to miasto liczyło 127 tysięcy mieszkańców, mam na myśli Gdynię. I było jednym z najpiękniejszych, najnowocześniejszych miast, tak jak port gdyński był najnowocześniejszym portem w Europie. Drugi, w pewnym sensie jeszcze większy w rozmachu i w znaczeniu, projekt gospodarczy, który został właściwie w większości zrealizowany w II Rzeczpospolitej, to oczywiście Centralny Okręg Przemysłowy. Ktoś może powiedzieć, dlaczego tak późno? No bo przypomnijmy, ten projekt obejmował lata 36-40, tak był zaplanowany. Odpowiedź jest prosta. Najpierw trzeba było odbudować ze zgliszcz to, co było odziedziczone po wojnie, po rozbiorach. Potem trzeba było to scalić. Potem trzeba było zorganizować państwo. To mówiliśmy o tym na poprzednim naszym spotkaniu. Nie było łatwe. Podstawą tych zmian było przecież to, co zrobił, czego dokonał premier Władysław Grabski, tworząc stabilną złotówkę wcześniej, w pierwszym dziesięcioleciu Polski niepodległej. Ale potem przyszedł kryzys, wielki kryzys, który uderzył w Polskę stosunkowo późno. I koniec wielkiego kryzysu to jest na ziemiach polskich, to jest właśnie rok 36, 5-6. Wtedy dopiero można było dźwignąć się z tej globalnej zapaści, w którą cała gospodarka świata kapitalistycznego wpadła od końca 1929 roku. A więc kiedy tylko pojawiła się szansa na mobilizację środków, na wielki program inwestycyjny, Polska natychmiast do tego zadania przystąpiła. Symbolem tego planu jest oczywiście
inżynier Eugeniusz Kwiatkowski, najpierw minister handlu, współinicjator portu gdyńskiego obok inżyniera Tadeusza Wendy, a potem właśnie główny inicjator już jako wicepremier rządu w 1936 roku, inicjator Centralnego Okręgu Przemysłowego. Obszernie przedstawił założenia tego projektu 5 lutego 1937 roku. Jaki był sens tego projektu? Otóż tam, gdzie nie ma przemysłu w ogóle, na obszarze mniej więcej 60 tysięcy kilometrów kwadratowych Polski Centralnej i Małopolski Zachodniej, tam, gdzie gleba nie jest specjalnie bogata, gdzie jest olbrzymia nadpodaż rąk do pracy. Bo oczywiście, skoro następuje szybki wzrost demograficzny, no to jest pytanie, co z tymi ludźmi robić, jak ich wyżywić, gdzie mają pracować. Stąd problem bezrobocia w II Rzeczpospolitej. Trzeba zbudować przemysł, żeby te ręce do pracy, które nie mogły znaleźć zatrudnienia na wsi, bo pamiętajmy, struktura rolna była taka, że ogromna większość gospodarstw to były gospodarstwa karłowate, małe, do 2 hektarów. A więc trzeba było rozwiązać ogromny problem społeczny. I właśnie odpowiedzią była próba budowy, rozbudowy i koncentracji w tym właśnie miejscu największego skupienia problemu społecznego, nowego przemysłu. Łączyło się to oczywiście z pomysłem obrony, strategicznym pomysłem budowy przemysłu, który będzie służył obronie Rzeczpospolitej, a więc zbrojeniom także, i będzie tak ulokowany, ażeby w pierwszej kolejności nie stał się od razu obiektem ataku. Stąd taka, a nie inna decyzja geograficznie plasująca także ten teren. To było połączenie elementów strategicznych z elementami społeczno-ekonomicznymi. I jakie są wyniki tego projektu, który w ciągu 3 zaledwie lat był prowadzony, no bo wybuchła wojna, nie udało się go dokończyć do 40 roku. Zainwestowano blisko 2 miliardy złotych polskich, to jest jakieś 300 milionów ówczesnych dolarów, czyli dzisiaj pewnie kilkanaście miliardów dolarów byłoby to. Polska nie była rzeczywiście bogatym krajem. Skąd więc wzięła pieniądze? Oczywiście były pożyczki minimalne, niechętnie udzielano Polsce pożyczek, o czym za chwilę powiem dlaczego. Ale Polska już jakby próbowała, użyję takiego porównania do znanej niegdyś opowieści o przygodach barona Münchhausena, wyciągnąć sama siebie za włosy z bagna niedorozwoju, z bagna zależności. Jak można to było zrobić? No to, co Polska produkowała najlepszego, eksportowała, żeby zyskać pieniądze na tę strategicznie ważną inwestycję. I tu pojawia się prosta odpowiedź, dramatycznie prosta odpowiedź na pytanie, zarzut często stawiany władzom II Rzeczpospolitej, władzom sanacyjnym w kontekście września 1939 roku. Dlaczego Polska eksportowała swoje najnowocześniejsze samoloty do Rumunii, do Turcji, mam na myśli Łosie na przykład? Powód jest prosty. Eksportowano te samoloty, czyli nie tak jak dzisiaj, kiedy eksportujemy, no niestety nie najwyżej przetworzony towar. Czy dzisiaj eksportujemy najnowocześniejsze typy broni? Nie, bo ich nie produkujemy. Kupujemy je. I dobrze, że kupujemy, skoro sami ich nie potrafimy produkować. Może to się zmieni stopniowo, w tym kierunku idą reformy. Ale na razie jesteśmy w pewnym sensie w gorszej sytuacji pod tym względem niż w II Rzeczpospolitej. Wtedy produkował nasz przemysł już nowoczesne i zdolne do konkurencji na rynku światowym samoloty bojowe i sprzedawał je, żeby mieć pieniądze na te inwestycje, by był jeszcze większy, jeszcze lepszy, jeszcze sprawniejszy i na dużo większą skalę działający przemysł obronny i nie tylko w Centralnym Okręgu Przemysłowym. Nie jest łatwo samemu siebie wyciągać za włosy z bagna. A to właśnie II Rzeczpospolita, próbując niepodległości, próbowała zrobić. Co się udało zrobić? Można to zobaczyć także do dziś. Wystarczy pojechać do Rożnowa albo do Porąbki. To te pierwsze wielkie hydroelektrownie w Polsce, dające prąd,
Ktoś powie, Polska produkowała w 1939 roku 5 razy mniej prądu niż Francja. A jak jest dzisiaj? Dzisiaj jest tak samo, po 27 latach rozwoju II Rzeczpospolitej. Tyle, że Francuzi oparli swoją energetykę na energii nuklearnej, to już jest jakby inna sprawa, inny problem, ale widać wyraźnie, że dystans, jaki dzielił wtedy budującą dopiero swoją niepodległość Polskę od krajów najwyżej zaawansowanych technologicznie, przemysłowo, nie różnił się aż tak bardzo od tego dystansu, który niestety wciąż mamy do nadrobienia, wciąż musimy go pokonać dzisiaj, po 27 latach istnienia III RP. Oczywiście nie jest tak w każdej dziedzinie, nie można tak upraszczać, ale nie można upraszczać także w drugą stronę, by sugerować, że teraz już jesteśmy na poziomie, prawda, tych najwyżej rozwiniętych krajów, a II Rzeczpospolita była tak daleko w tyle. Nie, to jest nieuczciwe, niesłuszne uproszczenie. Otóż wystarczy sobie uświadomić, że w ramach COP-u zbudowano blisko 30 fabryk. Zbudowano tak ważne przedsiębiorstwa do dziś jak Starachowice, Stalową Wolę, przemysł lotniczy w Mielcu i w Rzeszowie. Dzisiaj Rzeszów jest chyba najdynamiczniej rozwijającym się miastem w Polsce. Według prognoz to będzie jedyne miasto obok Warszawy, być może jeszcze obok Krakowa, choć to nie jest pewne, które nie będzie się kurczyło w najbliższych 30 latach, tylko będzie rosło. Otóż podstawą tego skokowego rozwoju Rzeszowa i właśnie południowo-wschodniej dzisiejszej Polski, w dzisiejszych granicach południowo-wschodniej, był COP. Było to, co zrobiono wtedy, w 1937-1938 roku. Wtedy stworzono podstawy przemysłu na tym obszarze. Bo to jest także Dębica, fabryka syntetycznego kauczuku, czyli gumy. To wcześniej zbudowane, to oczywiście jeszcze nie w ramach COP-u, tylko we wcześniejszym okresie II Rzeczpospolitej, Mościce. To są pod Tarnowem. To są te przedsiębiorstwa, które były kołem zamachowym nie tylko gospodarki polskiej w końcu lat 30., ale były także podstawą nadziei na rozwiązanie tego zasadniczego problemu społecznego, którym była struktura, można powiedzieć, społeczno-ekonomiczna II Rzeczpospolitej, to znaczy duża ilość ludzi i dopiero powstający przemysł, przeludnienie na wsi. Czy COP, czy Gdynia to wizytówki zasłaniające tylko nędzę, upadek, kłopoty wewnętrzne, niedojrzałość, pokraczny kłębek sprzeczności, jak powiedział Wiaczesław Mołotow na przełomie września i października 1939 roku, określając tymi słowami II Rzeczpospolitą i nawiązał do tej metafory Radosław Sikorski w swoim orędziu powitalnym do premiera Putina 1 września roku 2009. Użył niemal tego samego sformułowania pod adresem II Rzeczpospolitej. Otóż myślę, że to są bardzo nieuczciwe słowa, że to są słowa, które nie oddają sprawiedliwości temu niesamowitemu wysiłkowi, jakiego dokonało społeczeństwo polskie i jakiego dokonało także państwo polskie, próbując sprostać wymogom modernizacji, próbując czynić postęp w sytuacji, w której w tym najprostszym, nie ideologicznym sensie, tylko materialnym znaczeniu, w sytuacji, w której wszystko dookoła temu nie sprzyjało. O tej zewnętrznej sytuacji za chwileczkę powiem. Otóż możemy przywołać jeszcze jedną statystyczną dane. Przepraszam, że Państwa tak męczę statystyką, ale ona czasem pozwala zobrazować pewne zmiany. Na progu roku 1920 szacuje się, że liczba lekarzy w II Rzeczpospolitej na 10 tysięcy mieszkańców nie przekraczała, znaczy tam z minimalnym ułamkiem przekraczała 2. W 1939 to jest prawie 4. No można powiedzieć strasznie mało. Tak, to było strasznie mało, ale 2 razy więcej. Więc postęp był oczywisty. W Niemczech było wtedy około 7,3
przepraszam za taką dziwaczną figurę, lekarza na 10 tysięcy mieszkańców. A więc tak, Polska miała jeszcze duży dystans do nadrobienia, ale warunkiem tego, by Polska mogła go nadrobić, by mogła realizować swoje plany awansu ekonomicznego, modernizacyjnego, w tym właśnie najlepszym, najwłaściwszym, materialnym sensie, było to, żeby Polska była niepodległa, bo kiedy Polska nie jest niepodległa, to o tym, czy tu będzie lepiej, czy gorzej, nie Polacy decydują. I nie w interesie Polski podejmowane są te decyzje, tylko w interesie zewnętrznych wobec Polski centrów politycznej decyzji. I to właśnie poczucie, że próbujemy robić coś we własnym domu. W domu, który z mozołem i wbrew przeciwnościom losu próbujemy wyposażyć w sprzęty, przekazać to dziedzictwo naszym spadkobiercom, naszym kontynuatorom. To było coś, co tworzyło, można tak powiedzieć, sens wysiłku pokoleń budujących drugą Rzeczpospolitą. Dziś przychodzi mi na myśl formuła trafna, jakiej użył na konferencji, nie tak dawno słyszałem to wystąpienie, pan minister Krzysztof Szczerski, który zwrócił uwagę na to, że dopiero teraz, w trzeciej RP, po raz pierwszy od właściwie rozbiorów, od końca XVIII wieku, od 200, blisko już 50 lat, jedno pokolenie może przekazać drugiemu swój dorobek w poczuciu pewnej minimalnej stabilności. Tak, to jest przewaga trzeciej RP nad drugą RP, wynikająca z zewnętrznych oczywiście uwarunkowań, zagrożeń tamtej niepodległości i pewnej geopolitycznej luki, w której istniejemy dzisiaj, choć ona się niewątpliwie kurczy. To właśnie nadzieja na zbudowanie niepodległości, która pozwoli przekazywać z pokolenia na pokolenie ten dorobek, nawarstwiać się temu dorobkowi. Kiedy patrzymy z zazdrością na Włochy, na Francję, to widzimy tam kraje, w których właśnie dobrobyt materialny nie polega na PKB wytwarzanym w danym roku, ale polega na tym, że odłożone jest przez kilka, kilkanaście pokoleń ten dorobek nienaruszony, przekazywany z ojca na syna, z matki na córkę, z pokolenia na pokolenie. U nas wciąż zderzało się to naturalne dążenie do przekazywania tego, co zbudujemy naszym następcom, zniszczeniem polskiej niepodległości, zniszczeniem polskiego domu. Druga Rzeczpospolita kojarzy nam się przede wszystkim z tym niezwykłym wysiłkiem i ambicją, żeby ten dom postawić na ruinach, które były w znaczeniu ruin polskiej niepodległości, wydawało się utrwalone. Trwała ruina, jest takie pojęcie. Przez 123 lata niewoli. Pełnej niepodległości Druga Rzeczpospolita, tak jak prawie żaden kraj na świecie, nie mogła osiągnąć. Tylko największe mocarstwa mogą cieszyć się niemal absolutną suwerennością. Polska nie była w kręgu, w gronie tych największych mocarstw. Pamiętamy, że przecież zrodziła się w walce, którą toczyły między sobą imperia rozbiorowe. I dzięki wynikowi tej walki możliwe stało się wykorzystanie gotowości tamtego pokolenia Polaków do budowy własnego domu. I ta walka, którą prowadzili potem sami Polacy, żeby ten dom utrwalić, żeby stworzyć jego ściany, czyli zbudować granice, była prowadzona, jak wiemy, już nie przez obce mocarstwa, tylko przez Polaków we własnej obronie. Musieliśmy bronić się od wschodu, przed zalewem, przed rekonkwistą, przed imperialną nową inwazją sowieckiego imperializmu tym razem.
Ale oczywiście pamiętać musimy, że zachodnie granice były względnie stabilne i względnie bezpieczne, dlatego że kontrolował państwo, które wcześniej tworzyło głównego obok Rosji współzaborcę, koncert zwycięskich mocarstw zachodnich. Bez tej kontroli Polska nie mogła być bezpieczna, nie mogłaby powstać stabilnie. I z tego sobie zdawał sprawę i Piłsudski, i Dmowski. I dlatego Dmowski, jako główny nasz reprezentant na konferencji pokojowej w Wersalu, zdecydował się ugiąć przed dyktatem mocarstw zachodnich w dwóch sprawach. To znaczy musiał pogodzić się z korektą niekorzystną dla Polski granicy zachodniej, bo Polska nie miała takiej suwerenności, która by pozwoliła powiedzieć, że powstańcy wielkopolscy czy powstańcy śląscy pokonają nacisk Wielkiej Brytanii czy pokonają nacisk Francji i Wielkiej Brytanii. Nie, tylko w pewnym, można powiedzieć, współdziałaniu, współzależności między wysiłkiem własnym Polski i uzgodnieniem tego wysiłku, niestety, z tym, czego życzyły sobie mocarstwa zachodnie, możliwe było wytyczenie granicy zachodniej. Ale był drugi jeszcze element ograniczający polską suwerenność, na który Dmowski przystał 28 czerwca, więc w przeddzień podpisania traktatu wersalskiego z Niemcami, dającego mniej więcej przebieg granicy zachodniej, później skorygowany oczywiście jeszcze powstaniami właśnie śląskimi przede wszystkim na korzyść Polski. Dmowski podpisał traktat mniejszościowy, traktat narzucony jednostronnie Polsce i na tym polegała jego niesprawiedliwość, bo obrona mniejszości jest słuszną rzeczą, ale jest słuszną rzeczą, jeżeli obowiązuje wszystkich, a narzucono go Polsce jednostronnie. Był to oczywiście efekt działania silnego wpływowego lobby żydowskiego, tak w Stanach Zjednoczonych, jak i w krajach Europy Zachodniej. I jak mówię, treść samego układu mówiąca o ochronie praw mniejszości językowych, religijnych, etnicznych jest jak najbardziej słuszna. O tyle jest ona nie do obrony, kiedy jednocześnie widzimy, że nie było żadnej ochrony praw mniejszości, na przykład polskiej w Niemczech. Nie było żadnej ochrony praw mniejszości, można powiedzieć, w krajach kolonialnych, które przecież wciąż pozostały i dyktowały warunki porządku po I wojnie światowej. Trzeba to przypomnieć, kiedy słyszymy oskarżenia o złe traktowanie mniejszości w II Rzeczpospolitej. Otóż pewnego rodzaju problem czy kompleks Polski polegał na tym, że wiedzieliśmy, że niesprawiedliwość tego układu polega na tym, że inni wielcy mogą traktować swoje mniejszości, swoje kolonie jak chcą. Nikt im układu mniejszościowego czy układu o tym, że nie należy zabijać, nie wiem, mieszkańców Afryki, Arabów czy Indochin, nie narzuca. Mogą to robić dalej. A Polska ma jednostronnie, później kilku innym krajom naszego regionu narzucono ten sam, mniej więcej tę samą formę ograniczenia suwerenności. Otóż to był jakiś problem, jakieś ograniczenie. Ale by walczyć o budowę własnego domu, trzeba się godzić z tym, jeżeli nie mamy dość sił, by walczyć ze wszystkimi, by wybierać tę formę zależności, która wydaje nam się mniej dokuczliwa i nie zagrażająca istnieniu samego państwa. I Polacy słusznie wybrali pewnego rodzaju formułę zależności od zachodnich sojuszników. Zmiana tej formuły na równoprawną zależała od tego, o ile Polska się wzmocni, o ile wykorzysta swoją szansę po obronie skutecznej od wschodu. Ten najbardziej ambitny aspekt planów II Rzeczpospolitej, jak wiadomo, został zrujnowany w istocie przez wynik wojny 1920 roku. Rzeczpospolita została ocalona, ale nie udało się zmienić geopolitycznych warunków gry
na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Co to znaczy? To znaczy, że nie udało się Piłsudskiemu osiągnąć tego, co zamierzył, a mianowicie oddzielić Polski od Rosji, od tej imperialnej rekonkwisty, która wiadomo było, że prędzej czy później nastąpi, silnym, stabilnym pasem państw połączonych z Polską, więzami federacji, sojuszu wojskowego, to można rozmaicie rozumieć, pasem, który ochroni Polskę od bezpośredniego zagrożenia ze wschodu. Ukraińcy nie byli gotowi do tego. Litwini nie byli gotowi do takiej współpracy, do takiej myśli. Możemy nad tym ubolewać, możemy rozumieć te decyzje. Nie spieramy się teraz znów o nie. Po prostu omawiam konsekwencje. To się nie udało. A skoro tak, Piłsudski wiedział, że niepodległość nie jest nam dana na zawsze. Że ten rewanż ze wschodu przyjdzie na pewno. I przyjdzie także rewanż z zachodu. Polska była położona między Rosją a Niemcami geopolitycznie, a nawet gorzej, bo od wschodu już na samym początku II Rzeczpospolitej był już uformowany system nowy, nowego typu, system totalitarny, oparty na ideologii, która cel swój miała wytyczony, znacznie bardziej ambitny niż tylko podporządkowanie Polski, ale chodziło o podporządkowanie świata, Europy w pierwszej kolejności. I tu na drodze tej ekspansji, jak o tym już kilkakrotnie mówiliśmy, na głównej drodze tej ekspansji leżała Polska. Ekspansji zorganizowanej w nowy, totalitarny sposób. To był problem, to było wyzwanie polskiej niepodległości. Drugim był oczywiście rewanżyzm niemiecki. Niemcy, żadna z partii niemieckich, czy liberałowie, czy katolicy, czy socjaldemokraci. Żadna partia w Niemczech nie pogodziła się ze stratami terytorialnymi na rzecz II Rzeczpospolitej. Można powiedzieć, że 90 kilka procent społeczeństwa niemieckiego popierało roszczenia terytorialne względem II Rzeczpospolitej. Skoro tak, wiadomo było, że Niemcy, dysponując bez porównania większym potencjałem i ludnościowym, i przede wszystkim gospodarczym, przemysłowym, którego nie zdemontowano po I wojnie światowej przecież, będą mogły prędzej czy później odzyskać siłę i wtedy stanie przed Polską ten dylemat, jak obronić niepodległość. Piłsudski widział to tak. Pozwolę sobie zacytować dwie jego wypowiedzi już z okresu po zamachu majowym. W kwietniu 1931 roku na spotkaniu z najbliższymi współpracownikami, a raczej wykonawcami jego woli, prezydentem Mościckim, pułkownikami Sławkiem, Prystorem, Bekiem i Świtalskim, po powrocie z wypoczynku na Maderze, ujął to tak, jak zanotował to w swoim dzienniku Świtalski. Stale w polityce zagranicznej komendant uważa, że nasze pole działania jest na wschodzie. Tam możemy być silni i zawsze komendant uważa za bezsensowne wdawanie się Polski zbyt skwapliwe w stosunki zagraniczne zachodnie. Dlatego, ponieważ tam nic innego nie może nas czekać, jak tylko włażenie Zachodowi i tutaj brudne słowo. Natomiast na wschodzie Zachód będzie zupełnym zerem, bo my mamy bagnet. Piłsudski chciał tu, w tym regionie Europy Środkowo-Wschodniej budować sieć współpracy, która odsunie niebezpieczeństwo zagrożenia niepodległości, która pozwoli Polsce zgodnie z jej interesem tworzyć ten system bezpieczeństwa, nie stając się podporządkowanym interesom zachodniego mocarstwa tego czy innego, czy ich systemu, tylko pionkiem w grze realizowanej z Londynu, Paryża czy skądkolwiek jeszcze. I nie mógł znaleźć partnerów do tego w Europie Wschodniej. Na tym polegał jego dramat. Dziś, skoro porównujemy to z naszą obecną sytuacją, dziś jest mimo wszystko lepiej. Po pierwsze dlatego, że państwa dookoła nas już są. Niektóre sobie radzą lepiej lub gorzej z własną niepodległością, ale są już od 20 paru lat. Inne, dłużej oczywiście w Europie Środkowo-Wschodniej formalnie były, ale wyszły z zależności od
sowieckiego centrum imperialnego w Moskwie. A więc jest ustabilizowany system państw wokół nas i to system państw, którego ludność, którego pamięć, może tak powiedzmy, historyczna przechowuje doświadczenie uzależnienia, brutalnego uzależnienia od Wschodu. I dlatego łatwiej szukać porozumienia na rzecz budowy bezpieczeństwa w regionie. I to nie są tylko Węgrzy, ale to są także Rumuni, z którymi często wracam do tego w naszych spotkaniach. Powinniśmy na pewno zacieśniać stosunki jako z ważnym partnerem. To są wszystkie kraje, oczywiście Grupy Wyszehradzkiej, niezależnie od rozmaitych wewnętrznych różnic, które wciąż występują. To są oczywiście kraje bałtyckie. Jutro na przykład chcę powiedzieć o takiej ciekawostce. Jadę na sesję, która już dziś się zaczęła w Wilnie, poświęcona 150. rocznicy urodzin marszałka Piłsudskiego. I to jest jakiś znak nadziei. Po raz pierwszy w Wilnie odbywa się sesja z udziałem historyków litewskich, odbywa się w Ratuszu Wileńskim, poświęcona Józefowi Piłsudskiemu. No przecież najbardziej znienawidzonemu z punktu widzenia nacjonalistów litewskich politykowi. To jest znak pewnego, można powiedzieć, dojrzewania do współpracy, czy w każdym razie przełamywania pewnych barier, które na drodze do tej naturalnej współpracy krajów naszego regionu nie pozwoliły jej zorganizować Piłsudskiemu czy innym przywódcom II Rzeczpospolitej w okresie międzywojennym. Dzisiaj jesteśmy, mam nadzieję, mądrzejsi o doświadczenie, tragiczne doświadczenie sowieckie, które nas połączyło, sowieckiej okupacji. I jesteśmy także mądrzejsi o doświadczenie aktualnej agresji Władimira Putina na kraje sąsiednie. Zmądrzały nawet kraje, które nie doświadczyły sowieckiej okupacji. Mam na myśli Szwecję. Niezależnie od szaleństw w polityce wewnętrznej, ideologii, jaka tam dominuje, w polityce zagranicznej Szwecja jest dla nas dzisiaj o wiele bardziej chętnym do współpracy strategicznej partnerem, niż można było sobie to nawet wymarzyć w najśmielszych snach w okresie międzywojennym. Bo właśnie jest to poczucie zagrożenia od Wschodu, od Rosji. Otóż Piłsudski nie miał, i inni przywódcy Polski tamtego okresu, możliwości przekonania do takiej współpracy regionalnej wystarczającej liczby partnerów, by zmienić ten stan, można powiedzieć, czy układ sił w Europie Środkowo-Wschodniej w sposób dla Polski korzystny, przedłużający i umacniający jej niepodległość. Niepodległość w polskim położeniu geopolitycznym jest niebezpieczna, to prawda. I o niej mówił Piłsudski. Ale alternatywą w istocie nie jest bezpieczeństwo, ale zdanie się na łaskę silniejszych, którym w końcu na Polska może przeszkadzać albo kusić swą bezsilnością, by ją odsunąć z drogi. I niektórzy publicyści, niektórzy politycy w okresie międzywojennym, dzisiaj znacznie więcej jest takich polityków, uważają, że skoro tak trudno jest utrzymać niepodległość w tym regionie, skoro trudno jest znaleźć partnerów, którzy by rozumieli to zagrożenie ze wschodu i jednocześnie z zachodu, wciąż powracające, to trzeba pogodzić się z zależnością od jednego z dwóch wrogów. Jedni mówią, że szkoda, że Polska nie poszła z Hitlerem na Związek Sowiecki. A Polacy, szkoda, że nie dali się zredukować do roli pastuchów niemieckiego bydła na Uralu i strażników obozowych w obozach zagłady dla Żydów. Mnie ta perspektywa nie odpowiada. Uważam, że sojusz z Hitlerem nieuchronnie kończył się bezradną uległością i poddaństwem wobec planów Adolfa Hitlera. A te opisał już w swoim Mein Kampf. Słowianie są pod rasą. Słowianie nie zasługują na równorzędne traktowanie z Herrenvolkiem. To nie było dobre rozwiązanie. Ale są ci, którzy go bronią do dzisiaj. Którzy godzą się z pojęciem wmawianym nam od czasu zaborów,
że Polski na niepodległość nie stać, że Polska powinna zgodzić się z podległością. Jak nie Rosji, to Niemiec. Drudzy mówią, wybierają odwrotnie, no z Niemcami nie, ale z Rosją. Trzeba podporządkować się Rosji, ona tylko może nas obronić przed Niemcami. Przy niej będziemy odgrywali jakąś rolę, nie tak mało ważną jak w systemie zachodnim. Myślę, że tę pierwszą ideę skompromitował Adolf Hitler swoim sposobem realizacji polityki wschodniej III Rzeszy. A tę drugą ideę, mam nadzieję, że już dość skompromitował okres sowiecki i zależności Polski, która kosztowała życie dziesiątki tysięcy polskich patriotów i kosztowała Polskę utrwalanie strukturalnego niedorozwoju w ramach Imperium Sowieckiego. Niepodległość jest ryzykiem, ale nie jest szaleństwem. Jest trudna, ale nie jest absurdalna. Jest jedynym sposobem obrony przed poddaniem się woli silniejszych od nas i niestety agresywnie nastawionych sąsiadów. O tym mówił Piłsudski. I nie tylko on, bo Piłsudski nie wyrażał jakiegoś tylko swojego szaleństwa, swojej obsesji, woli właśnie takiej niczeańskiej czy zapisanej w poezji Słowackiego absolutnej suwerenności. Nie. Piłsudski ucieleśniał przekonania i marzenia ogromnej większości społeczeństwa. Polacy chcieli być niepodlegli. Stworzyli silną złotówkę jako symbol pragnienia tej niepodległości. Stworzyli Gdynię, stworzyli Centralny Okręg Przemysłowy i próbowali wyciągnąć Polskę na niepodległość w tym okresie. Ktoś może powiedzieć, no ale się nie udało. Nie udało się, bo sąsiedzi byli naprawdę agresywni. Dwa najbardziej agresywne, najbardziej totalitarne w historii systemy uderzyły na Polskę w 1939 roku i każdy z nich z osobna, nie mówiąc o połączeniu ich potencjałów, o bez porównania większych możliwościach agresji, uderzenia, budowy i wykorzystania przemysłu do celów wojennych, niż Polska miała te możliwości w 20 roku swojej niepodległości, budowania przemysłu i wysiłku własnego do celów obronnych. Ale czy to znaczy, że ten wysiłek budowania polskiej niepodległości, ta duma z polskiej niepodległości, którą utrwalił w nas okres dwudziestolecia, została zmarnowana? Myślę, że warto skonfrontować te pytania z głosami niepodległości. Pozwoliłem sobie przynieść płytę, na której nagranych jest kilka historycznych głosów. Część z nich być może Państwo znacie, część nie. Chciałem prosić o puszczenie teraz wypowiedzi Józefa Piłsudskiego o pracy. Nie jest to najlepsze nagranie, kilka innych będzie lepszych jakościowo, ale tu no, chciałbym, żebyśmy usłyszeli Piłsudskiego w tym dniu. Bardzo proszę, nagranie numer 3, jeżeli można. Szanowne panie i szanowni panowie, człowiek jakoby ujarzmia żywioł. Żywioł nie jego ręką wytworzony na naszym Podole płaci. Rozstrzelałe powodzie, słońce porodzi spalające pola, ogień niszczący miasta i wioski, pioruny z nieba bijące, zarazki powietrza, trzęsienia ziemi, już nie są dostatecznym powodem do większej skromności człowieka w stosunku do żywiołu. A jednak jest żywioł nieboski, lecz ludzki. I może dlatego człowiek tak mało go szanuje. Żywiołem tym jest praca. Praca ludzkich mózgów, praca ludzkich serc i praca ludzkich mięśni. Dzieje ludzkie w całe tysiąclecia. Wszystko to, co nazywamy kulturą, to właściwie przetworem tego ludzkiego żywiołu, człowieczej pracy. A człowiek, zamiast być dumnym z opanowania tego, co może opanować, chce być dumnym z opanowania żywiołu nie swego, żywiołu boskiego. Specjalnie człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu, pracy zbiorowej, chociaż ta właśnie największe cuda tworzy. Z
zanim moim zasadniczym postulatem szacunku. Ja zawsze umowa i lojalne tej umowy do trzymania. Umowa polega na warunkach, które wzajemnie umawiający się stawiają. I czy stróż zamiatający ulicę, czy minister rządzący krajem, czy stolarz obracający heblem, czy profesor wykładający w wyższej szkole dla wspólnej pracy z innymi warunki stawia, warunki przyjmuje. I gdyby wzajemnie lojalnie nie dotrzymywano, jak gdyby inaczej życie wyglądało. Pozwalam sobie tylko wybić te najważniejsze sformułowania, ponieważ wiem, że jakość nagrania nie jest najlepsza. Wspólna praca to jest ten żywioł, który musimy zorganizować, jeśli chcemy mieć niepodległą ojczyznę. Wspólna praca, której fundamentem zaufania wzajemnego jest dotrzymywanie umów przez polityków z wyborcami, przez profesorów ze swoimi słuchaczami, studentami, przez urzędników, przez każdego, kto angażuje się także w życie gospodarcze. To jest proste przesłanie Józefa Piłsudskiego. Nie mówi o walce, nie mówi o żadnych heroicznych czynach. Przeciwnie, przypomina o ograniczeniu człowieka, o tym, że są silniejsze od nas żywioły. Ale to, co możemy razem zrobić swoją pracą, jest wielkie. I do tego właśnie służy niepodległa ojczyzna, żeby tę wspólną pracę uczciwie zorganizować. I teraz króciutki fragment, jedyny chyba dostępny fragment wypowiedzi Wincentego Witosa. Bardzo proszę. Wszyscy powinni uczynić niebo przybytek prawa, postoje sprawiedliwości, miejsce spokoju, pracy i dobrobytu. Wyście własnymi rękami powinni dokonać projektowni przebudowy państwa zgodnie z duchem czasu, jego potęgą i waszym interesem. Tyle niestety zostało tylko z nagrań po Józefie, nie, przepraszam, po Wincentym Witosie. Ta wypowiedź przypomina po prostu o tym, jak brzmi głos kulturalnego chłopa. Bo to jest chłop, ale mówi przecież takim samym językiem jak Piłsudski, tylko bez tego śpiewnego kresowego akcentu. Na czym polega jego kultura? Na dumie z polskości, z niepodległości. On dlatego pochłonął te książki w dzieciństwie. Sienkiewicza, Mickiewicza, Kraszewskiego, żeby dorównać polskości i żeby jej służyć. I choć niewiele tych słów tutaj zostało zapisanych, to rozumiemy, że ten energiczny głos także pozwalał milionom chłopskich synów i córek II Rzeczpospolitej odnaleźć sens w tej niepodległości, w której nie każdemu było dobrze, nie każdy czuł się sprawiedliwie traktowany, ale każdy czuł dumę z tego, że żyje w wolnym, niepodległym państwie. Myślę, że trzecie nagranie, które pozwolę sobie odtworzyć, większość z Państwa zna, ale trzeba je tutaj przypomnieć, bo ono odpowiada najkrócej na to pytanie, czy Polska mogła iść z Hitlerem w 1939 roku? Czy to był tylko wymysł głupiej polityki sanacyjnych pułkowników, że nie zgodzili się iść z Hitlerem? Otóż gdyby się zgodzili z Hitlerem, zostaliby zdmuchnięci jak jesienny liść przez społeczeństwo, bo społeczeństwo chciało niepodległości. Nie zgadzało się na żaden układ z Hitlerem. Nawet w systemie niezupełnie demokratycznym, bo Polska w pełni demokratyczna w 1939 roku nie była, choć akurat te ostatnie wybory w 1938 roku odbyły się przy dużej frekwencji naprawdę i czyniono wysiłki na rzecz pewnego zjednoczenia narodowego w obliczu niebezpieczeństwa. To nawet jeśli byśmy wzięli pod uwagę ograniczenia pewne demokracji, ta władza by się nie utrzymała, gdyby zdecydowała się na układ, który likwiduje polską niepodległość, bo oznacza podległość Hitlerowi. Dowodem na to jest reakcja na słowa, które wypowiada z ciężkim sercem minister Beck w Sejmie 5 maja 1939 roku. Bardzo proszę o piąte nagranie. Pokój jest na pewno celem ciężkiej i wytężonej pracy dyplomacji polskiej. Po to,
aby to słowo miało realną wartość, potrzebne są dwa warunki. Primo, pokojowe zamiary. Sekundo, pokojowe metody postępowania. Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, bawiona w wojnach, na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. Oczywiście wiemy, co było później. Później wybuchła wojna i polska niepodległość straciła. Ale na tym polegała wola polskiej niepodległości i polityka polskiej niepodległości. Że państwo polskie nie skapitulowało bez walki. I państwo polskie nie skapitulowało w sposób, który pozwoliłby przejść do porządku, by tak rzec, dyplomatycznego dnia nad upadkiem polskiej suwerenności. Pierwszy dzień wojny o polską niepodległość był jednocześnie pierwszym dniem wojny światowej. I o tym mówił Piłsudski już wcześniej. Trzymajcie dystans od Moskwy i Berlina równy, jak długo się da. A kiedy nie będzie się już dało, podpalcie świat. To znaczy, nie chodziło mu o ofiarę ze świata złożoną na ołtarzu polskiej niepodległości, ale żeby świat nie mógł obojętnie patrzeć na likwidację Polski przez tych dwóch totalitarnych sąsiadów. I rzeczywiście dyplomacja polska w ten sposób składa dowód przywiązaniu do polskiej niepodległości, że nie kończy się epismentem, nie kończy się konferencją w Monachium, ale kończy się decyzją, która rozpoczyna konflikt światowy o oblicze tego świata. I ten konflikt nie skończył się w Jałcie w 1945 roku. Ten konflikt skończył się 44 lata później, czy 46 lat później właściwie, wraz z upadkiem Związku Sowieckiego. Wtedy dopiero można mówić o końcu tego konfliktu, który zaczyna się tutaj, który przewidują słowa ministra Becka. I wiemy, że oczywiście doświadczenie, które przychodzi bezpośrednio po tych słowach, wrzesień 39, budzi w wielu wtedy ludziach, którzy przeżyli tamto doświadczenie, wrażenie, poczucie, że dzieje się coś strasznego, wali się świat, bo wali się polska niepodległość. A jednak, no, kiedy rozmawiałem z kilkoma świadkami historii, starszymi kolegami z historykami, bo takie rozmowy próbuję w ostatnich latach robić, to wszyscy udzielają mi, jakby ci, którzy wtedy mieli lat 10, kilkanaście, aż dziwnego w swojej sile przekonania. To są ludzie o różnej orientacji politycznej dzisiaj, ale mówią jedno, myśmy wiedzieli jednak wtedy, w 1939, w 1940 roku, że Polska na pewno wygra tę wojnę. Nie mieliśmy ani przez chwilę wątpliwości, że może być inaczej. To budzi moją refleksję, moje zastanowienie. Wiedzieli, że stało się coś strasznego. Polska została rzucona na kolana, ale wszyscy
mieli to wrażenie, że to jest chwilowe, to przejściowe, że Polska się podniesie, musi się podnieść. Właśnie po tych 20 latach polskiej niepodległości zostało wpojone to przekonanie, że to niepodległość jest naturalnym stanem Polski. Ale przypomnijmy sobie tamte doświadczenia i te pasje polskiej niepodległości, jej żar bijący ze słów prezydenta Stefana Starzyńskiego. Bardzo proszę, jeżeli można, numer 8 i potem 9. Dwa przemówienia Starzyńskiego. Przed mikrofonem prezydent miasta stołecznego Warszawy, major Stefan Starzyński. Obywatele, przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio. Ale za to wszystko, co nowego życie nasze nam daje, to przede wszystkim ciągłe powiększanie świadomości siły ludu warszawskiego. Co chwila tysiące faktów, tysiące zjawisk, które umacniają wiarę w nieśmiertelne, niezniszczalne siły ludu polskiego. Obywatele, przecież wczoraj pod mury Warszawy dostał się czołg niemiecki, nieostrzelany w ogóle, i tu u granic miasta zestrzelony przy pomocy kogo? Przy pomocy kobiet wolskich. To jest siła narodowa. To jest siła ludu. Dzisiaj w Warszawie każdy ma moc ducha wytrwania, moc siły, która potrafi każdemu przetrwać na stanowisku i ułatwić wojsku zwycięstwo. Obywatele, ciężki był dla Warszawy dzień dzisiejszy. Pociski nieprzyjacielskie trafiały w setki domów, ale przede wszystkim biły w zamek, biły w katedrę świętego Jana, biły w kościół jezuicki, biły w bardzo wiele drogich naszemu sercu miejsc. Te barbarzyńskie metody bicia specjalnie w kościoły lub pamiątki narodowe, jak zamek czy belweder, te barbarzyńskie metody, które nic wspólnego z wojną nie mają, które nie są wojną, które są metodami bandyckimi, muszą obudzić gniew, gniew srogi, gniew, który pomści te wszystkie krzywdy, które ludność Warszawy dzisiaj doznaje. Historia pod tym względem jest nieubłagana. To nic, że dzisiaj zrujnują Warszawę. Zrujnowali kiedyś Warszawę inni. Ona się odbuduje. Ale to, że metodami takimi rujnuje się, to tego historia Niemcom nie przebaczy. No, chciałem przypomnieć ten fragment, bo myślę, że on powinien być przypominany, kiedy dzisiaj wracamy, na szczęście, choć szkoda, że tak późno, do tematu reparacji. Ten głos jeden wystarczy za wszystkie argumenty i przypomnienie tego, co spotkało choćby to miasto, a nie było to jedyne miasto zniszczone przez Niemców. Trzeba, żeby ten dźwięk był puszczany w polskiej telewizji, żeby docierał do milionów ludzi, którzy może czasem nie wiedzą, o co chodzi w tych reparacjach. Myślę, że ten głos jest bardziej przekonujący niż głos jakiegokolwiek polityka dzisiejszego. Pozwolę sobie jeszcze już ostatnie dwa takie cytaty głosów, może mniej znanych właśnie, przywołać, a też ważnych, pokazujących mobilizującą siłę doświadczenia niepodległości. Niepodległości, w której, jak mówił poeta, komunista, są rachunki krzywd, ale wobec której, przechodząc nad tymi krzywdami,
komunista czy lewicowiec, bo komunista nie mógłby być patriotą, ale lewicowiec patriotycznej orientacji i ktoś, kto walczył z marszałkiem Piłsudskim z innej pozycji, właśnie za chwilę usłyszycie Państwo jego głos. Mam na myśli generała Sikorskiego. Staje do walki o tę niepodległość, bo to jest dla niego, tak jak dla Piłsudskiego, najwyższy ideał. Ale zanim Sikorski, tylko jedno przypomnienie głosu jeszcze bardziej historycznego, można powiedzieć, tego, który postawił sprawę polską w Ameryce w czasie I wojny światowej i który w 1940 roku towarzyszył tej sprawie jako przewodniczący Rady Jedności Narodowej na emigracji, Ignacy Jan Paderewski. Bardzo proszę, to będzie numer, już podaję, numer 14 na inauguracyjnym posiedzeniu Rady Narodowej w Paryżu. Do was się zwracam, bracia moi ukochani, poprzez linię okopów, poprzez kraj naszych wrogów, do was podąża mój głos, przynosząc wam niezłomną wiarę w nasze siły, wiarę w niezruszalność naszych świętych praw do polskiej ziemi, wiarę w ostateczne zwycięstwo. Nie zdusi tego głosu przemoc barbarzyńskiego ciemięcy, bo głos ten żyje w duszy każdego z was. Ta wiara głęboka w Boga i w Polskę daje wam siły do przetrwania okresu niewoli i da wam doczekać chwili ostatecznego, wspólnego naszego rynku. Wierzcie nadal, bracia moi ukochani, umęczeni. Wierzcie, wspomnij na wszystkie krzywdę doznane. Pamiętnij niezliczonych zbrodni popełnionych ziście pogańskim okrucieństwem na niewinnym ciele szlachetnego, rycerskiego narodu. Nie zginie Polska, nie zginie, lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale dla was, dla nas i dla całej ludzkości. Rodacy, mówię do was w kulminacyjnym punkcie sukcesów germańskich. Przemawiam w chwili najpotężniejszego wstrząsu, jakiego doznała Europa od 1500 lat, to jest od czasu wędrówek ludów i od najazdów germańskich na Imperium Rzymskie. Adolf Hitler opanował dzisiaj 8 stolic świata, a mianowicie Wiedeń, Pragę, Warszawę, Kopenhagę, Oslo, Hagę, Brukselę i Paryż. Jeżeli jest zdolny kontrolować swoje własne czyny, odczuwać powinien niepokój na widok tych licznych triumfów. Przypomnieć mu się powinien los Napoleona, który uległ ostatecznie Wielkiej Brytanii, pomimo że jego dzieła zawierały najzupełniej odmienne, bo pozytywne pierwiastki twórcze. I obecnie walka idzie dalej. I to ze wzmagającą się siłą. Cały naród angielski stoi zwarty wraz ze swoimi silami zbrojnymi dookoła własnych przywódców, by odeprzeć wszelkie ataki armii niemieckiej, jeżeli by ona chciała ugodzić w twierdze oporu sprzymierzonych, to jest Wyspy Brytyjskie. W momencie, w którym do brzegów Wielkiej Brytanii przybija główna część naszych wojsk ocalonych z Francji, czemu poświęciliśmy wszystką swoją energię, znajdując najzupełniejsze zrozumienie i niezmiernie energiczne poparcie rządu Jego Królewskiej Mości, ogłaszam w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej i rządu polskiego uroczyście, że kontynuujemy niezłomnie obok potężnego Imperium Brytyjskiego dalszą walkę o wolną i niepodległą Polskę. Myślę, że te głosy dają świadectwo tego, czym była II Rzeczpospolita. Była doświadczeniem niepodległości, która zobowiązuje. Która zobowiązuje tak silnie, że dosłownie miliony Polaków, nie wszyscy, ale miliony Polaków
stanęły do walki z narażeniem własnego życia, by tej niepodległości bronić. Otóż myślę, że jeszcze jednym aspektem, o którym trzeba powiedzieć, związanym z historią II Rzeczpospolitej i jej znaczeniem, jest to, że mimo prądów ideologicznych, mimo zmian cywilizacyjnych, które następowały wtedy w świecie i docierały do Polski także, które podmywały, można tak powiedzieć, tradycję wspólnoty ufundowanej na wyborze moralnym, na wyborze chrześcijańskim. Druga Rzeczpospolita pozwoliła przetrwać, umocnić się nawet temu instynktowi moralnemu, bez którego nie ostoi się żadna wspólnota poza wspólnotą rozbójniczą, mafijną. Instynktu wzajemnego poświęcenia, solidarności, instynktu sięgnięcia do szabli, kiedy wolność i bezpieczeństwo własnego domu jest zagrożone. Nawet jeżeli widzimy, że przewaga jest po stronie tych, którzy nasz dom atakują, to trzeba go bronić. Otóż fundamentalne znaczenie w utrwaleniu tej moralnej orientacji w coraz bardziej moralnie zdezorientowanym świecie miało to, że II Rzeczpospolita była czasem, w którym mógł ugruntować swoje działanie w Polsce Kościół katolicki. O tym też nie możemy zapominać. Pamiętamy oczywiście, II Rzeczpospolita to czas, który kojarzy nam się z ostrą publicystyką Tadeusza Boja-Żeleńskiego, antykościelną, od spraw edukacji rodziny i etyki seksualnej poczynając. Niezwykle czynna na frontach owej walki była także w II Rzeczpospolitej masoneria. Kościół, hierarchowie interpretowali te wyzwania w kontekście dość dramatycznego doświadczenia agresji bolszewickiej ideologii w 1920 roku i sąsiedztwa z państwem Lenina i Stalina. Nowy prymas, organizator, jeżeli można tak powiedzieć, na nowo tej walki o polskie dusze, która toczyła się w II Rzeczpospolitej także, prymas kardynał August Chlont, ujmował to doświadczenie w sposób najbardziej pogłębiony w dwóch swoich niezwykle ważnych listach pasterskich na Wielki Post 1932 roku o zadaniach katolicyzmu wobec walki z Bogiem, a także w ogłoszonym w tym samym roku liście o chrześcijańskie zasady życia państwowego. Obydwa pisane były w kontekście bardzo głębokiego wtedy kryzysu gospodarczego, rosnących konfliktów politycznych, w których coraz mniej pozostawiało to życie miejsca wolności na wolności obywatelskie w szczególności. Warto przytoczyć diagnozę postawioną w pierwszym z owych doniosłych listów budujących program działania Kościoła w Polsce. Program realizowany skutecznie w II Rzeczpospolitej. Cytuję. Nie jest to następstwem chwilowego zbiegu okoliczności, że się cywilizowane narody w chaos społeczny zamieniają i że na gruncie wczorajszego dobrobytu wybujać mogły groźne zjawy kryzysu gospodarczego. Są ludzie, którzy się z radością wpatrują w czerwoną zorzę nad światem i widzą w niej pożądaną zapowiedź chwili, w której przepaść mają wiara, zasady moralne, prawo przyrodzone, objawienie, chrześcijaństwo, Kościół. Oni ten krwawy brzask witają jako godzinę swoją, jako godzinę zmieszania i wzburzenia ludów, godzinę walki i mordów, głodu i rozpaczy. Tę godzinę chcą rozwinąć nad światem czarną chorągiew szatana. Przyszłe czasy mają się w ich oczekiwaniu ustalić na zasadzie człowieczeństwa, bezwzględnie wyzwolonego od Stwórcy. Tu pozwolę sobie na odrobinę komentarza. Ten wątek pobrzmiewa także w przytoczonym pierwszym dzisiaj cytacie radiowym w słowach Józefa Piłsudskiego, który mówi o tym, że człowiek czasem zapomina o naturalnych granicach swojej wolności i swoich zdolności, które wytycza natura, Bóg.
nie jesteśmy silniejsi od żywiołów, natury. I o tym samym właśnie mówi prymas Chląd, o tym dążeniu do postawienia się ponad naturą i Bogiem, o tym niebezpieczeństwie. Mówi dalej tak. Błędnie pojmuje zadania katolicyzmu w chwili obecnej, kto sądzi, że Kościół powinien dbać przede wszystkim o to, by się ostać i że w tym celu powinien się jak najmniej narażać, ograniczać swą działalność do spraw tylko najwęższych, a zresztą jak najdalej uciekać od złości dzisiejszych czasów. Kościół nie jest cieplarnianą roślinką, lecz drzewem, które Bóg zasiał na roli swojej, by się rozrosło na świat cały. Naczelnym nakazem dzisiejszej chwili jest uruchomienie powszechnej ofensywy katolickiej. Koniec cytatu. Myślę, że te słowa warto przypomnieć dziś niektórym hierarchom kościelnym. Bez takiej postawy, jaką reprezentował kardynał Chląd, jaką reprezentował wyrastający w jego otoczeniu, można powiedzieć, przyszły prymas, dr Stefan Wyszyński, ksiądz dr Stefan Wyszyński, jaką reprezentował ksiądz arcybiskup metropolita krakowski Adam Stefan Sapieha i tylu innych wybitnych przywódców Kościoła wtedy, myślę, że tamtą postawę warto przypominać dzisiaj, bo ona tworzyła siłę pokolenia II Rzeczpospolitej. Ona była drugim obok słowa, hasła, niepodległość, filarem tej siły. Taką właśnie ofensywną dynamikę kardynał Chląd tworzył przez powołanie w 30 roku akcji katolickiej, w której ludzie świeccy mogli się włączyć na masową skalę w życie publiczne, a zarazem mogli pogłębiać swoją formację duchową. Ponad 600 tysięcy jej członków wedle stanu z 1937 roku stało się poważną siłą w praktycznym sprawdzianie, przez jaki polskie społeczeństwo miało przejść w następnych latach. Kardynał Chląd, podobnie jak arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski, biskup katowicki Stanisław Adamski, częstochowski Teodor Kubina, kielecki Czesław Kaczmarek, podejmowali także liczne wysiłki, by rozpowszechniać naukę społeczną Kościoła, nieść realną pomoc i zarazem hamować postępy ideologii nienawiści klasowej. Temu służyła m.in. Rada Społeczna przy prymasie Polski powołana w 1933 roku. Wreszcie kardynał Chląd patronował powołaniu w 1927 roku katolickiej agencji prasowej, kierowanej przez księdza Józefa Gawlinę, późniejszego biskupa polowego bohaterskiego, przywódcę Kościoła w czasie II wojny światowej, i księdza Zygmunta Kaczyńskiego, innego bohatera już walki z komunistami po II wojnie światowej. Kościół starał się docierać skutecznie także do bardzo zlaicyzowanej już wtedy inteligencji, bo o tym też zapominamy, że na progu II Rzeczpospolitej większość inteligencji była laicka, była nastawiona antyklerykalnie, antykościelnie. To nie są czasy XXI wieku, to są czasy początku XX wieku. Kościół o przywrócenie tego chrześcijańskiego fundamentu naszej inteligenckiej elicie walczył intensywnie i z niemałymi sukcesami właśnie w okresie II Rzeczpospolitej. Temu służył przecież powołany w 18 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski. Czemu służy dzisiaj, to można zapytać się retorycznie. Dewizą nowego uniwersytetu, wtedy nowego, było hasło Deo et Patrie, Bogu i Ojczyźnie. Realizowały to hasło obok Wydziału Teologicznego i Prawa Kanonicznego także kształtujące kadry inteligencji katolickiej nowe wydziały, takie jak prawa i nauk społeczno-ekonomicznych czy nauk humanistycznych. Ważniejsze jeszcze od instytucji i form organizacyjnych były oczywiście, można powiedzieć, było samo nowe życie, które udało się tchnąć w duchowość polskiego katolicyzmu w okresie II Rzeczpospolitej. Ideał pogłębionej wiary na podstawie nauk świętego Tomasza z Akwinu potrafili połączyć z praktycznym zaangażowaniem społecznym, między innymi
ojciec Jacek Woroniecki, dominikanin, ksiądz Władysław Korniłowicz, opiekun duchowy i kierownik zakładu w Laskach, profesor Konstanty Michalski, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym kierunku szły starania także wspomnianego już przeze mnie absolwenta KUL, księdza doktora Stefana Wyszyńskiego. Autor rozprawy doktorskiej o prawach rodziny, kościoła i państwa do szkoły prowadził m.in. Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy. Angażował się w pracę oświatową w chrześcijańskich związkach zawodowych. Setki szpitali obsługiwanych przez Siostry Miłosierdzia, tysiące dzieł charytatywnych i współdziałanie z państwem w dziele patriotycznego wychowania młodzieży to tylko niektóre przejawy tej służby, którą Kościół pełnił w II Rzeczpospolitej. Najważniejszy sens owej służby przypomniał ksiądz prymas Chląd w liście z 32 roku, w którym powiedział, że Kościół nade wszystko rządzącym i obywatelom przypomina zasady zdrowej etyki państwowej oparte na nieprzemijających pobudkach wiecznej moralności. I ta służba przyniosła efekt widoczny w godzinie próby, właśnie tej godzinie, której świadków słyszeliśmy przed chwilą. Do walki o Polskę i niepodległość, o wolność i godność ludzką stanęło całe wychowane w II Rzeczpospolitej pokolenie. Ogromna większość tego pokolenia wyszła z tej samej katolickiej szkoły wychowania, jaką odebrał jego najznakomitszy reprezentant, ten, który streszcza sens II Rzeczpospolitej. Mam na myśli Karola Wojtyłę. Bo przecież jeśli ktoś pyta o sens II Rzeczpospolitej, to odpowiedzmy tym jednym przykładem. To jest najlepszy syn II Rzeczpospolitej. On dał najwymowniejsze świadectwo tej roli, jaką także Kościół odegrał w ciągu 20 lat niepodległego bytu odrodzonej Polski. I czy mógłby ją odegrać, gdyby Polska nie była niepodległa? Gdyby zajęła to miejsce Republika Sowiecka? Gdyby Polska nadal była pod zaborami? Nie potrafimy udzielić odpowiedzi na to pytanie, ale niewątpliwie niepodległość jest, to dwudziestolecie niepodległości, jednym z rysów formacyjnych osobowości i dzieła świętego papieża Polaka. Myślę, że kiedy przywołuję te fakty, te postaci związane z katolickim, chrześcijańskim rysem pracy nad niepodległością, rozumienia niepodległości i walki o niepodległość, kiedy jest ona zagrożona, tego wszystkiego, co buduje doświadczenie II Rzeczpospolitej, to nie powinno także zabraknąć przypomnienia tego, że przecież nie tylko katolicy i nie tylko chrześcijanie rozumieli znaczenie polskiej niepodległości, bo Polska przecież, pamiętajmy, nie była jednolita etnicznie, narodowo. Według spisu z 1932 roku, takiego najdokładniejszego przeprowadzonego w okresie międzywojennym, 10 milionów na 32 wtedy miliony ludności polskiej deklarowało niepolski język jako swój język ojczysty. Z czego najwięcej ukraiński, 3,2 miliona, 2,5 miliona jidysz, 250 tysięcy hebrajski, czyli w sumie niecałe 3 miliony Żydów, 750 tysięcy niemiecki, 2,2 miliona ruski czy białoruski. To trzeba przypomnieć. Nie wszyscy mieli powody, by być polskimi patriotami. Niektórzy odbierali II Rzeczpospolitą jako macochę. Ale byli tacy i o nich też nie wolno zapomnieć, kiedy dokonujemy próby bilansu znaczenia polskiej niepodległości, którzy z Polską utożsamili się bez reszty w swej politycznej i kulturowej, by także z lojalności, duchowej lojalności. Jako przykład chcę przypomnieć piękny wiersz, który napisał być może najwybitniejszy poeta Polski XX wieku. Mam na myśli Bolesława Leśmiana, który nie kojarzy nam się w ogóle z patriotyzmem, nie kojarzy nam się z niczym innym poza no, na pewno świetną poezją. Ale
przededniu odzyskania polskiej niepodległości, jeszcze w czasie I wojny światowej, w wierszu Spowiedź, który już kiedyś tutaj w innym fragmencie prezentowałem, zawarł myśli, które wydają mi się doskonałym odzwierciedleniem tego, co zrobiła II Rzeczpospolita, co stanie się w II Rzeczpospolitej, co zostanie utrwalone. Połączenie pracy, połączenie wysiłku materialnego, o którym mówiłem na początku naszego spotkania, z duchowością, z przekonaniem, że budujemy pewną kulturę niepodległości, której wspólnym łącznikiem jest Polska. Pisze tak w swoim wierszu Leśmian. Mówi o mądrości pługa, że obok pracy jest w nim pieśń do pracy, bez której sita nie splotą sitacy, a pątnik bez niej nawet nie wystruga i wędrownego kija na bezdroża. Za pługiem właśnie skowronek od zboża z pieśnią maryjną wrany Jezusowe lecący już się przedostał w głąb ducha, a za nim brzoza zwalona toporem runęła, by sprawdzić, czy duch słucha i czy rozumie jęk. Duch stał otworem i duch zrozumiał, że i strzechy słoma powinna pierwej zazłocić się w słowie, zanim ją Bogu jako żal wypowie. I że prócz ziemi, co oczom widoma, a w zbyt niepewna ujęte granice, musi mieć drugą w sobie jej siostrzycę, jej powiększoną snami podobiznę, olbrzymiejącą w kochaniu ojczyznę. Tę pieśń do pracy nad ziemią i sobą, pieśń zatajoną w byle jakim pługu, co podźwignięty szczęściem lub żałobą przeorze glebę i orząc wyznaczy granice wszelkiej trwodze lub rozpaczy. Aż się pogrąży w wiśle albo w bugu i dna dosięgnie i przypomni wodom, jak mają płynąć, aby płynąć do dom. I zrozumiał duch, że bez pomocy siostrzycy owej, co się niebem płoni, nie będzie umiał wyciągnąć swych dłoni po tamtą drugą, zapodzianą w nocy. Nie będzie umiał zestawić jej rysów z rysami niebu widnej podobizny, by śnić w tych rysach granice ojczyzny, trwalszej niż ziemia znana mu z opisów, którą się kocha za wszystko lub za nic. A te granice nie mają już granic. Bo tylko taki duch, co na gościńcu niebieskim ziemię przyjął na kształt mszału i w sobie złożył ją, jak w złocistym skrzyńcu, zdoła przestrzenność zachować i ciału. Jawę ma w sobie, a sen ku zaklęciu znajdzie w przezroczym dymu w niebowzięciu ponad chatami, gdy grobla zadudni, wozem, na którym powróci w drzew cienie, a Boga wiadrem zaczerpnie ze studni przydrożnej i ugasi nim pragnienie, a resztę z wiadra przeleje na kwiaty. Wystarczy. Wróg zaś, gdy mieczem uderzy w to wiadro, zamiast przysporzyć mu straty, da ujście rosie, która na dnie leży. Myślę, że no, trudno dla mnie przynajmniej piękniej wyrazić sens tej kultury niepodległości, miłości ojczyzny, którą II Rzeczpospolita zbudowała. Nie tylko dla chrześcijan, nie tylko dla katolików, choć oni byli rdzeniem tej dumnej niepodległości, ale także to poczucie uczestnictwa w wielkim dziele budowania tej ojczyzny, której nie rozbije miecz wroga, tej niewidzialnej ojczyzny, od której zależy to, czy ona będzie wracała tutaj nawet po najcięższych ciosach zadanych z zewnątrz, materializowała się kolejne razy, umacniała w realnych granicach. Bez tej kultury, jaką tworzył okres II Rzeczpospolitej, nie spotykalibyśmy się dzisiaj w niepodległym państwie, nie spotykalibyśmy się dzisiaj tutaj w ogóle. Nas by nie było, gdyby nie tamten czas II Rzeczpospolitej. I za to powinniśmy być tamtym pokoleniom, tym, którzy tamtą niepodległość budowali, bronili jej, pracowali dla niej, powinniśmy żywić najgłębszą wdzięczność. Dziękuję Państwu serdecznie.